Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na Mierzei Wiślanej, tak? Mierzeja Wiślana to jest? I oglądamy sobie zrobiony przekop. Filmiki będą w dalszej części. Jest wiatr, jest hałas, jest bardzo dużo ludzi. Że jakość dźwięku może być nieciekawa. I zapraszam do oglądania. Wchodzimy z punktu widokowego i idziemy powoli w stronę przekopu na most. Na dworze jest dzisiaj pochmurno, chociaż gdy tutaj jechaliśmy, od czasu do czasu wychodziło śliczne słoneczko zza chmur. Teraz jednak jest wietrznie i deszczowo. Oto część naszego mostu. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale tam gdzieś chyba u góry jest jeszcze jeden punkt, z którego będzie można zobaczyć przekop z góry, tam na tej górce. Spróbujemy tam wejść. Ta górka jest bardzo wysoka. Ale widać jedną część przekopu. Thank you.
Tam jest też punkt widokowy, ale myślę, że z tego miejsca też fajnie widać. Na plaży wjedzie bardzo przyjemna dróżka przez lasek taki sosnowy. Sosny to są chyba. Bardzo ładnie pachnie w powietrzu i mimo wiejącego wiatru jest bardzo wysoka wilgotność. Jest tak, niby jest chłodno, ale jest gorąco. A tam chyba jakiś pan sika pod drzewem. Tutaj teraz jest przyjemny kawałek drogi z górki w dół. Mniej przyjemnie będzie, gdy będziemy wracać, bo będzie trzeba wejść pod górkę. Równie wysoką jak ta, na którą wspinałam się, wchodziłam, żeby zrobić zdjęcia z góry. Jest tutaj tak wilgotno, ale zarazem tak przyjemnie i tak ślicznie pachnie, że można się poczuć jak w palmiarni albo wśród jakichś roślin tropikalnych. A to tylko nasza Mierzeja Wiślana. Naprawdę bardzo fajna okolica. I tym sposobem dotarliśmy w okolice prawdopodobnie plaży. Pokręcimy kamerką, żeby nie filmować ludzi. O, na mapie pokazywało plażę, a tutaj mamy wstęp zamknięty, bo jeszcze jesteśmy na przekopie. Nie wiem, czy będzie go stąd widać. Ale tam w oddali już widzimy plażę. Musimy ściągnąć dużego z kadru, bo będzie marudził, że go nagrywam. Ale dobra, duży tyłem może stać chwilowo. A tam jest plaża i morze. I to będzie, zdaje się, cel naszej wędrówki, żeby się troszkę zamoczyć. Tu jest bardzo dużo górek, muszę wam powiedzieć. I to jest kolejna górka, pod którą teraz muszę wejść. A ja bardzo nie lubię górek. Mimo wiatru spróbujemy ten kawałek nagrać. Bardzo ładne miejsce. Plaża, morze. Na plażę będziemy się zaraz próbowali dostać. I w oddali nasza Mierzeja. Spróbuję zejść niżej, mam nadzieję, że nie zjadę po szyszkach w dół, bo wtedy będę miała zbliżenie Mierzei. O, dobra, nie zjechałam.
Teraz idziemy dalej drogą przez las piaszczysty z szyszeczkami pośród pięknego zapachu. Szukamy z dużym zejścia na plażę. Tutaj wyprzedzę troszkę dużego i popatrzymy sobie na dróżkę. Naprawdę piękna okolica. Warto się tutaj wybrać i pospacerować. Duży znalazł zejście do plaży. Ale obawiam się, że pod tą górkę będzie trzeba później z powrotem znowu wejść. Mimo to spróbujmy, może się nie rozjadę, może uda mi się zejść. Raz, bo widoczek jest śliczny. Oho, dobra. Ha, nie zjechałam z górki. Gdzie to zapisać? Patrzcie, wyszło piękne słoneczko. Szansa na kąpiel w morzu wydaje się coraz bardziej bliska i większa. W oddali trwają prace na przekopie, a my przechodzimy teraz na drugą plażę. Idziemy tym laskiem takim. Tu jest masa górek. Górki, górki, teraz z górki, a potem znowu będzie trzeba wejść pod górkę. Że takie ciekawe połączenie się robi. Z jednej strony morze, plaża, a z drugiej górki jak w górach. Taka górka mi teraz została do pokonania. Ohoho. Zaczęło wychodzić słoneczko. Próbujemy się teraz dostać na drugą stronę, tutaj gdzie stoi, nie widzę dokładnie, stąd coś tam stoi, chyba jakiś samochód i tam jest też plaża, tam będziemy się próbowali dostać. Żeby dojść na tę drugą plażę, znaleźliśmy taką drogę leśną z tymczasowym punktem widokowym, którego postaramy się poszukać i zobaczymy, co da się z niego jeszcze nakręcić. Bardzo przyjemna dróżka, przepiękny las i wyszło nam słoneczko. Las. O, sobie pójdziemy kawałek. Pooglądamy, co tu jest z boku. Dróżka jest na asfalcie, ale jest masa kamieni. A ja sobie dzisiaj ubrałam takie bardzo mięciutkie klapki.
Także się bardzo mi źle idzie w tych klapkach po tym. Ale okolica prześliczna, powietrze bardzo fajne. Słychać ptaki. Jest naprawdę przepięknie. To jest ta ścieżka. Już nie wybierajcie się w takich klapkach, bo bardzo kłuje i bolą stopy od tych drobnych kamyczków. Po wdrapaniu się na bardzo wysokie górki dotarliśmy do drugiej strony. Tak tutaj wygląda. Słoneczko nam teraz ładnie wyszło i świeci. Tu już jest wszystko ogrodzone płotem, ale sobie zobaczymy jeszcze tu. Może się uda ustawić nad płotem. O, powiększymy sobie troszeczkę. Wcześniej byliśmy tam i obserwowałam, jak śmiga koparka. Teraz pójdziemy tutaj wzdłuż płotu, żeby się dostać do plaży. Jesteśmy tu z drugiej strony przekopu. Uparcie próbujemy dojść do plaży. Co się to tutaj robi? Coś takiego. Prace ciągle trwają. A my sobie teraz tu pójdziemy takim kawałkiem ścieżki. Wzdłuż płotu. No ciągle mamy nadzieję, że dotrzemy do plaży. Zamarzyło mi się, żeby spróbować poszukać malusieńkiego kawałka bursztynu. Takiego na szczęście dla nas, dla mniej dużego. Zobaczymy, czy nam się to uda. Tym bardziej na razie jednak widać, że ten płot ciągnie się jeszcze i ciągnie. A nas jeszcze czeka fajny spacerek przez las i plażę z drugiej strony. Tam się jeszcze coś dzieje, tam jeszcze pracują. Tak to wygląda. Zobaczymy, czy tam gdzieś będzie bardziej coś widać za drzewami. Czy to już będzie całe zalesione. Widać nasze cienie. Tak. I się śmieję, że widać nasze cienie, widać kijek. A duży się właśnie załamał. Jak zobaczył, gdzie jeszcze trzeba iść i jakie to jest wielkie. Aha. Tam twardo ludzie pracują. Ale morze już jest coraz bliżej. Dalej szukamy zejścia na plażę. Pokażę wam, jak to fajnie tam wygląda.
sobie tu bliżej podejdę. W każdym razie płot biegnie teraz na dole. A nie, dobrze, jest tam jeszcze płot. I bardzo byśmy się chcieli dostać na piasek, tylko że tutaj wydaje mi się, nie będzie to możliwe. Powiem Wam, że tu jest bardzo duży obszar piasku. Tutaj ciągle jeszcze jest przed nami płot. On się ciągnie tam. Tam daleko, daleko. Jeszcze daleko, za dużym. I zobaczymy, czy jak dojdziemy tam do końca, czy uda nam się dostać do plaży. Jest tutaj na ziemi masa muszelek. Dużo prześlicznych muszelek. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Chyba tak. Jest olbrzymia ilość muszelek. To może uda mi się tutaj pośród nich znaleźć maleńki kawałek bursztynu. Takiego, żeby można go było sobie wziąć na pamiątkę. Zrobiliśmy spory kawał drogi od przekopu. Przekop jest tam. Zaraz powinno się powiększyć. Tam sobie wrócimy do naszego obrazu. A my jesteśmy tu. Płot ciągle się ciągnie. Znalazłam bursztynek. I w sumie moglibyśmy już wracać z powrotem. Bo moje nogi już odmawiają powoli posłuszeństwa i mam smaka, apetyt, głodna jestem po prostu. I chętnie bym zjadła jakąś bardzo dobrą rybkę smażoną. Ale duży twardo idzie, no to się turlam za nim. Co mi zostało? Tam prawdopodobnie są już jacyś ludzie. Nie wiem, ile myśmy już kilometrów zrobili. GPS-a się nikomu nie chciało włączać. Przejdziemy tak sobie na spontanie przed siebie. Przy czym Grzegorz pilnuje drogi, a ja sobie wypatruję, czy gdzieś jeszcze namierzę jakiegoś bursztynka. Chociaż bardzo bym chciała namierzyć koniec płotu i zejście na plażę. Chociaż chyba się do tego zbliżamy. Tam widzę już jakichś ludzi. Ale powiem Wam tak, że nie wyobrażam sobie drogi powrotnej tą samą ścieżką tutaj. To jest naprawdę... Może się to na kamerze wydawać blisko, ale to jest bardzo daleko. Powiedziałabym w narząd rozrodczy męski daleko. A to przynajmniej widoki fajne, powietrze fajne. To jest jakiś plus. Jest znikła nadzieja, że ten płot się w końcu skończy. Słychać mewy gdzieś tam w oddali i mam nadzieję, że nie są to sępy, które gdzieś tutaj będą krążyć i czekać, aż tu padniemy. Niemożliwe. Dotarliśmy do końca płotu. Dalej już jest tylko morze i plaża. Nie wiem, nie wyobrażam sobie drogi powrotnej. Zobaczymy, którędy będziemy wracać. Na razie idziemy się troszkę potaplać we wodzie, odpocząć, sprawdzić, gdzie w ogóle jesteśmy, bo bardzo się od przekopu oddaliliśmy. I zobaczymy, co robić dalej i jak daleko jest do mojej ryby, której po tym solidnym spacerze to dzisiaj zasłużyłam na co najmniej dwie konkretne porcje.